teraz? Dobra, lepiej się schowam. Kanonierzy gotowi. Przyjęto. Pomóc w czymś? Osłona zawsze się przyda. Chodźmy. Potrzebuje ktoś pomocy? Nie ruszaj się. Zobaczmy. Zauważono wiele jednostek wroga. Dobra. Zauważono wiele jednostek wroga. Zauważono wiele jednostek wroga. Atakują nasz sztab. Wróg atakuje nasze umocnienia. Pożałują tego! Wróg zajmuje naszą wiertnię. Straciliśmy oddział. Jednostka uzyskała status weterana. Straciliśmy oddział. Już idę. Zobaczmy kumpli. Dajcie tu wsparcie, ale już! Piechota na otwartej przestrzeni. To chyba zadanie dla kawalerii. Kiedyś widziałem, jak jeden taki przeskoczył nad okopem. Do dziś nie wiem jak. Zarzanie zespołu sanitariuszy. Warsztat do dyspozycji. Produkcja mecha kroczącego śmiały. Produkcja mecha. Zauważono wiele jednostek wroga. Sanitariusze na rozkaz. Kto wzywał? Zauważono jednostkę wroga. Wróg zajmuje naszą kopalnię. Unicestwić wrogów Polanii. Straciliśmy kopalnię. Już idę. Dobra. Kupa wrogów. Mam ich na muszce. Sanitariuszy!
Dobra. Aha. Dam sobie radę. Zauważono wiele jednostek wroga. Wróg zajmuje naszą kopalnię. Zauważono wiele jednostek wroga. Straciliśmy kopalnię. Zauważono zgrupowanie wroga. Pomóc? Zauważono jednostkę wroga. Dla Polanii jesteśmy gotowi na każdą ofiarę. Zaraz będziemy. Projektant tego fotela powinien w nim za karę siedzieć. Wskaż nam cel! Naprzód! Zauważono jednostkę wroga. Czego
potrzeba. Sprawdzę to. Sikorski czeka na rozkaz. Na koń! Rwiemy się do walki. Jaki mamy plan? Rozumiem. Sikorski czeka na rozkaz. Zauważono wiele jednostek wroga. Że wojna tak go zniszczyła. Służymy Polanii. Na koń! Działa gotowe! Lepiej się nie ociągać! To powinno wystarczyć. Rwiemy się do walki. Wedle rozkazu. Jazda! Widać wielu wrogów. Ruszamy do kolejnej. Kawaleria w drodze. Na koń. Czekam na dalsze rozkazy. Wedle rozkazu. Wróg w polu widzenia. Jesteśmy! Nie marnujcie naszego czasu! Ognia! Zauważono jednostkę wroga. Dość tego paranowania! Zaleć pod stolicą! Thank you.
pomóc kolano? Pełna mobilizacja. Nowe rozkazy? Ognia! Zajmijcie się tym! Zadanie poboczne wykonane. Służymy Polanii. Husem! Wedle rozkazu. Jakie mamy zadanie? Jasna sprawa. Polanin bez konia jest jak ciało bez duszy. Kolejna kopalnia dla Polanin! Czekam na dalsze rozkazy. Jazda! Kawaleria w drodze! Husem! Sikorski czeka na rozkaz. Działa gotowe! Zrozumiano! Karabiny gotowe! W drodze! Potrzeba worków z piaskiem? Będzie jak prosto z fabryki. Pomóc w czymś? Małe nakłucie? Naprawę ukończone. Kanonierzy gotowi. Jedziemy. Kur gotowy do walki. Zmieniam pozycję według wskazań. Już idę. Oczy szeroko otwarte! Gotowi do drogi. Gdzie mamy celować? Zrozumiano. Niesiemy pomoc. Wszystko będzie dobrze. Tego fotela powinien w nim za karę siedzieć. Sprawdzimy to! Potrzeba czegoś? Rozumiem. Jednostka uzyskała status weterana. Przybywamy na pomoc. Karabiny gotowe! Tak! Zrozumiano! Idziemy! Trzeba pomóc Polanom? Egzoskafandry, marsz! Słuchamy. Jedziemy! Możemy ruszać! Nie ma sprawy! Co mogę zrobić na Polanii? Strażnik w ruchu! Wiemy, co nam każą. Zaraz się naprawi. Czego potrzeba? Sprawdzę to! Możemy ruszać! Widzimy się na miejscu! Co mnie zadaje? Uzyskała status weterana.
powinno wystarczyć. Potrzeba czegoś? To niedaleko. Co teraz? Zaraz będę. Niesiemy pomoc. Nie ruszaj się. Zobaczmy. Ludzie są w dobrych nastrojach. Ciała gotowe. Przynajmniej jak na tę sytuację. Odrobina ochrony dobrze nam zrobi. Przybywamy na pomoc. Niesiemy pomoc. Niesiemy pomoc. Ktoś nas potrzebuje? Zbudujemy, co nam każą. Na spacerek. Potrzeba czegoś? Właśnie tam idziemy. Aha. To mi się przyda. Dobra. Chodźmy. Idę. Potrzebuje ktoś pomocy? Niesiemy pomoc. Co teraz? Zaraz będę. Chodźmy. Nie zabijajcie. Adam wam to, co tylko chcecie. Chcecie wolnej Polanii? Mogę wam to załatwić. Chcemy informacji. O organizacji? Nikt wam w to nie uwierzy. Właśnie dlatego ujawnisz wszystko na forum publicznym. Zabiją mnie, jak zacznę mówić. W takim razie ja to zrobię. Cóż, skoro tak stawiasz sprawę.
pułkowniku! Co się stało? Grzywko, pomóż wstać. Daj mi się wymknąć i sam uciekaj. Razem możemy wiele dokonać. O, tak! Nie ruszaj się! Kim jesteś? Witaj, motylku. Że ciężko to zrozumieć, ale muszę iść. My myśleliśmy, że nie żyjesz. Co to jest? Później wszystko wyjaśnię, ale nie. Co się z tobą działo? Obiecuję. Moi ludzie mówią, że to rozwiedzki agent na usługach Zubowa. Chcę odkryć jego prawdziwych mocodawców. Chodzi o Fenris? Ty wiesz coś o Fenris? Nie, nie, nie. Najpierw ty. Czemu pracujesz dla Zubowa? Co to za skafander? Jakim cudem ty żyjesz? Czekam. Cztery tygodnie temu byłem na konferencji pokojowej w Sankt Petersburgu. Chroniłem naszą delegację, ale rozmowy przeciągały się w nieskończoność. Verdammte Polaner! Wir brauchen waschen Kartoflen zum Essen! Nie, nam nużna kartoszka dla wodki! Bolsze wodki! Łapy precz od naszych pyr, bo nogi z dupy wyrwę! No dalej, Lechu! Porządnie mu przywal! Postawiłem na ciebie flaszkę bimbru. Jednak nie ma to jak polityka. Nawet gdy stawką jest bimber, hazard jest nielegalny. Hazard jest wtedy, gdy nie zna się rezultatu. Twój człowiek i wuj pobiją się przed końcem rozmów. Zakład? Siostrzeniec Lecha Kosa. Janek, tak? Wiesz, kim jestem? Ja... widziałem cię. Nie powinieneś się tak czaić na dachu. Ktoś mógłby cię wziąć za snajpera. Musiałbym mieć karabin. Wasi ludzie zarekwirowali wszystkim broń. Pamiętasz o tym? To są pokojowe negocjacje. Nie chcemy, by tak zostało. A to pokojowi napastnicy. Piechota, zwyczajna broń. Powstańcy. Jak dostali się do miasta? Właśnie tego chcę się dowiedzieć. Ja też. Nie. Przecież nawet nie masz... No co? Dobra, tylko mi się nie pałętaj. Mamy nowe zadanie główne.